Po raz kolejny spotkaliśmy się w sprawie bulwersującej już w tej chwili nas wszystkich ogromnej hałdy odpadów śmierdzących i zatruwających nas wszystkich. Tym bardziej zbulwersowaliśmy się obejrzawszy film mówiący o zatruciu, które fundują nam różne formy utylizacji odpadów, przede wszystkim spalarnie, a tutaj Gdańsk, jak wiemy, właśnie spalarnię taką planuje. W tej chwili nasz zakład utylizacyjny to śmietnik w środku sypialni i to za chwilę będzie płonący śmietnik. Nie wiem, czy wszyscy mamy ochotę na tego typu doświadczenia. Nie tylko nas, ale i następnych pokoleń. To dotyczy te dioksyny i jesteśmy na pierwszym miejscu województwo pomorskie w zachorowalności na nowotwory. Niedawno pochowaliśmy naszą sąsiadkę także tutaj, a wyprowadzaliśmy się z Gdańska po to, żeby żyć nad jeziorem, w starodrzewiu bukowym, w super korzystnych i wymarzonych warunkach. No niestety już tyle lat o to walczymy i robi się coraz gorzej. Ja zadaję ciągle panu prezesowi naszego wysypiska Szadułek pytanie, kto wymyślił segregację mokre-suche. Tego nie ma w Unii Europejskiej i praktycznie mokre-suche musi być jeszcze raz segregowane na poszczególne rzeczy z taśmy na wysypisku. Także nie wiem, bardzo chętnie bym się dowiedział, czyj to pomysł tak genialny, że ręce opadają. Dziękuję. Szczególnie dzisiaj nas poraził film, który dotyczył jakby problemu pomiędzy wyborem spalarni, czy rusztowa, czy plazmowa. No nie nam sądzić, bo nie jesteśmy naukowcami, ale film był na tyle przekonywujący, że jesteśmy zbulwersowani i po prostu, że to po prostu nie tylko nam będzie szkodziło, ale przyszłym pokoleniom i po prostu zapowiada nam się bomba ekologiczna w postaci spalarni rusztowej. I no chcielibyśmy, żeby władze miasta podeszły do tego choć raz, i to jest chyba ostatni dzwonek na taką decyzję, po ludzku, odpowiedzialnie i wycofały się z błędnych decyzji. Ja rozumiem, że to jest trudne, że jakieś pieniądze zostały wydane, ale my jako podatnicy wiemy, że to pójdzie z naszej kieszeni, ale decydujemy się na to, żeby jednak błędne decyzje zostały cofnięte i żeby wreszcie podejść do tego zwyczajnie po ludzku. 1 mg dioksyn zabija podobno słonia, a my jako mieszkańcy nie wiemy, ile dioksyn znajdzie się w atmosferze i jak one skażą grunty, nas samych i ziemię na wiele, wiele lat. Chcielibyśmy tego wiedzieć. No ja się do tego jak najbardziej przyłączam, bo to było bulwersujące i no apeluję do władz naszych, przede wszystkim tutaj gdańskich, żeby przemyślały, żeby zapoznały się z tym filmem, żeby popatrzyły na to z innej strony, a nie tylko opierały się przy według mnie niesłusznych decyzjach instalowania tej spalarni, którą oni chcą, rusztowej, którą chcą tutaj zainstalować. Bo to będzie bomba ekologiczna. Nas jeszcze to dotknie. Mnie już tam na pewno za dużo lat nie zostało, bo już mam parę latek, ale na pewno nasze dzieci, nasze wnuki to i zniszczą całe środowisko tutaj. W Polsce już wprowadzono segregację poprawną w Nakle, gdzie segreguje się śmieci, odpady u podstaw. To znaczy są kontenery, zatrudnia się tam kilka osób, które mają wodę, myją, odbierają i segreguje się na 30 frakcji. I te odpady są wtedy nie odpadami szkodliwymi, a są do użytku. Trzeba pojechać tam i tam na miejscu w Polsce zobaczyć, jak to doskonale funkcjonuje. Dziękuję. A ja może jeszcze przypomniałbym, że w Polsce już też wprowadza się technologię i pirolizy, i hydropirolizy, i plazmy i jest możliwość nie tylko pełnej utylizacji śmieci, ale również zamiany ich w energię, zarówno cieplną, jak i w prąd. A więc można, tylko nasi włodarze musieliby się tym zainteresować, odłożyć na chwilę swoje myśli o
o tej spalarni rusztowej, spotkać się z tymi, którzy takie możliwości tutaj wprowadzają. To, co nam się proponuje, to jest dalszy ciąg przywożenia do Polski technologii starych, odpadowych, tak jak tu jest z wiatrakami i wiele innych, zawalając nas starymi technologiami i złomem europejskim. Może jednak warto i czas zastanowić się, przemyśleć te zdarzenia. A już nie mówiąc o tym, że to jest to fundowanie nam tej spalarni rusztowej, to tak jak pokazują badania w wielu krajach i tutaj godne jest polecenie tego filmu, który spróbujemy rozpowszechniać, badania, które wykazują, że te stare technologie, nawet jeżeli wprowadza się jakieś kosztowne filtry nowej generacji, to one nie załatwiają problemu. Powstają odpady, które zabijają i środowisko, zabijają opady, zatruwają glebę w promieniu wielu kilometrów, choroby zwierząt, choroby ziemi i w efekcie końcowym znowu to wszystko do nas wraca.